Witajcie kochani, dzisiaj znalazłam sobie trochę chłodniejsze miejsce w domu, bo temperatury są obłędne. Cudowne lato. Kochani, zapraszam na następny odcinek Przebudzenia 5 rano. Są takie słowa w Biblii, które nie kojarzą się zbyt dobrze. Na przykład wytrwałość, cierpliwość, wytrzymałość, hart ducha. To są takie słowa, które zazwyczaj, kiedy je wypowiadam, to myślę, ja taka nie jestem, ja tak nie potrafię. Nie potrafię być zdyscyplinowana, nie potrafię trzymać siebie w ryzach, nie potrafię zmuszać siebie do czegoś. Oczywiście, kiedy potem spojrzę na całe swoje życie, to jednak nie jest tak źle, bo pewne rzeczy udało się osiągnąć i wymagały one pracy, samozaparcia, wytrwałości. Ale ogólnie moje podejście na sam początek jest takie, nie, ja nie potrafię wytrwać. Tak szybko się zniechęcam, tak szybko tracę motywację. I dlatego myślę, że kiedy mówimy o uczniach Jezusa, kiedy mówimy o tych, którzy są naśladowcami, to również jakby jednym tchem wymawiamy słowo dyscyplina, wytrwałość, cierpliwość, ponieważ uczymy się. I to są takie rzeczy, których się trzeba nauczyć. Kiedy w nich trwamy, rozwijamy się i robimy postępy. Nie możemy powiedzieć, że już jesteśmy wytrwali, że już jesteśmy cierpliwi, że już jesteśmy wytrzymali, ale zmierzamy i rozciągamy się coraz bardziej. Dlatego te wszystkie wersety w Biblii, które mówią o tych cechach, są nam pomocne, ponieważ pokazują troszeczkę inny niż do tej pory aspekt tej cechy, zwracając nam uwagę na to, jak rozwijać naszą cierpliwość i wytrwałość. Otworzymy sobie list do Rzymian, 5 rozdział i 3 werset przeczytamy. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość. Wiecie, to jest ciekawe, bo w trakcie, jak się przechodzi trudnych doświadczeń, te uciski, wiecie, zewsząd naciski, sytuacji, ludzi, presja czasu, terminów, braku pieniędzy, różnych rzeczy, które ten świat wokół nas, jakby na nas próbuje odcisnąć, wycisnąć coś z nas. To nie są przyjemne rzeczy, to są trudne rzeczy i w trakcie, kiedy to przechodzimy, to nie czujemy, żeby w tym był jakiś sens głębszy. Chcemy po prostu, żeby jak najszybciej się to skończyło. I nie widzimy jakiejś głębszej lekcji w tym. A jednak tutaj w tym wersecie czytamy, że ucisk wyrabia cierpliwość. Ucisk wyrabia wytrwałość. Dlatego, że kiedy doświadczamy czegoś trudnego, ale pomimo wszystko trwamy na posterunku, tak? Czyli nie uciekamy, nie wyjeżdżamy, nie zmieniamy męża, nie porzucamy dzieci, nie zostawiamy swojej pracy, nie zostawiamy długów innym ludziom, tylko sami podejmujemy się tego trudu, bycia w tej trudnej sytuacji. To jest to, tak myślę, że to jest tak, można to przyrównać do takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w piecu ognistym. Wiecie, ktoś nas tam wrzucił. Może też sami tam weszliśmy, różne są sytuacje w życiu, ale trwamy w tym ogniu i kiedy nie jesteśmy tam sami, ponieważ jest jeszcze czwarta postać, tak? Pamiętacie tą historię z Księgi Daniela, kiedy 3 młodzieńców zostało wrzuconych do pieca ognistego i król nie mógł wierzyć, że oni tam w tym ogniu się przechadzają, ponieważ nawet strażnicy, którzy zbliżali się do tego pieca, byli spaleni, tak? A oni zostali wrzuceni do środka i tam się przechadzali, ale nie było już ich 3, tylko był też 4. I wiemy, że tym 4 był Chrystus, był nasz Bóg. I tak samo w naszym życiu, kiedy jesteśmy wrzucani do tego pieca doświadczeń, wiecie, i pali się wokół. I może się wydawać, że zostaniemy zmieceni przez sam podmuch nawet tego gorąca. Ktoś inny nie zniósłby nawet przybliżenia się do takiego ognia, a my jesteśmy wrzuceni w sam środek, ale nie jesteśmy sami. Tak, jest z nami Jezus, jest z nami ten 4, który sprawia, że my to wszystko możemy znieść. Co więcej, nie tylko znieść, ale przez to, że jesteśmy z Nim i trwamy tam, to pewne cechy charakteru w nas się wykształcają. Wiara, ufność, nie poleganie na ludziach, poleganie na Bogu jedynie. cierpliwość, wytrwałość. I to wszystko, jesteśmy jakby w tym piecu również wypalani. Te wszystkie cechy, które by wskazywały na jakąś niedojrzałość, niezrozumienie naszego życia, naszej sytuacji, to wszystko jest wypalane. Także zostaje tylko Bóg i tylko relacja z Nim. I dlatego owoc tego ucisku jest piękny. W przypadku innych ludzi, gdyby nie mieli Boga, to ucisk jedynie powoduje zranienie, uszkodzenie, czasami nawet spalenie. W każdym razie jakiś uszczerbek na zdrowiu, na psychice, na duchu. Często ludzie, którzy doświadczają trudnych sytuacji w życiu, pozostają zgorzkniali, pozostają tacy zmiażdżeni, tak? Uszkodzeni. Ale my, przechadzając się w tym piecu trudnych doświadczeń, nabywamy szlifów niejako, nabywamy nowego zapachu, nabywamy nowych cech, które nas wzmacniają. Gdybyśmy przeczytali cały ten fragment, to jest mowa o pewnej gradacji, o pewnym porządku, który się dzieje w naszym życiu. Tak więc kiedy doświadczamy ucisku, to ten ucisk wyrabia cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha, czyli jest pewien porządek, pewien proces, przez który jesteśmy przepuszczani. I ucisk jest na samym początku. Tak, ucisk jest tym, czego doświadczają wszyscy ludzie, ale tylko niektórzy w tym ucisku będą na tyle wyrobieni, by być cierpliwymi, wytrwałymi, pełnymi wiary, pełnymi nadziei, łagodności i miłości, pomimo tego ognia, w którym byli. Drogi Boże, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś w każdej sytuacji z nami. I jeżeli teraz ktokolwiek z nas czuje się, jakby był wrzucony do tego ognistego pieca i czuł, że już mu się ubranka palą, że nie jest w stanie znieść tego gorąca, że za chwileczkę zginie, to mamy tą świadomość, że to się nie stanie, ponieważ Ty jesteś z nami. Ponieważ tak jak byłeś z tymi 3 młodzieńcami, tak samo jesteś z nami. I jakikolwiek ucisk nie przechodzimy, przechodzimy go z Tobą i dzięki Tobie jesteśmy nietknięci przez ogień, nietknięci przez tą sytuację, niezmienieni, jedynie umocnieni w Tobie, w wierze i w cierpliwości. I Ty tego użyjesz, Ty użyjesz tego pieca doświadczeń, użyjesz ten ucisk do tego, żeby oddać Tobie chwałę, żeby ta sytuacja też posłużyła za pewną ilustrację dla innych ludzi, jak dobry jesteś i do czego prowadzi ufność pokładana w Tobie. Że człowiek, który Tobie ufa, nie może się potknąć, nie może się spalić, nie może ponieść jakiegokolwiek uszczerbku, ponieważ z Tobą można jedynie zyskać. Tobie niech będzie chwała za to, Boże. Oddajemy Tobie chwałę, dziękujemy za to. Wierzymy w to, trzymamy się tego słowa. Dziękujemy Ci, że prowadzisz nas chwały w chwałę, w coraz większą dojrzałość, w coraz większe, głębsze spojrzenie na sprawy wiary. Dziękujemy Ci, że możemy się czuć coraz swobodniej w Twoim królestwie. Nie bać się ucisków, nie bać się tych różnych trudnych sytuacji, tylko rozumieć, że Ty wszystko wykorzystujesz ku dobremu dla nas, aby doprowadzić nas do pełni doskonałości. Dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, czekam na Wasze komentarze. Czy kiedykolwiek w życiu mieliście taką sytuację, że właśnie to trudne doświadczenie, przez które przechodziliście, potem okazało się pewnym błogosławieństwem, ponieważ dało Wam mądrość, dało Wam pewne cechy charakteru, które później się przydały. Czekam na Wasze doświadczenia, na Wasze komentarze i do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Pa, pa!